Bardzo mi bardzo miło zapowiedzieć kolejne wystąpienie. Słowo sieć i jej wykorzystanie w badaniach ekonomicznych, czyli trochę przeskakujemy zupełnie w inne obszary, jednocześnie i z nauk humanistycznych do społecznych i z korpusów do zasobów leksykalnych i też jeszcze wchodzimy poza język polski, więc staramy się bardzo rozmaicony program. Także chciałbym zaprosić profesora Karola Klimczaka i dr Ewę Rudnicką, czyli zespół łączony, użytkownicy i Wojtek i Klawin.pl. Dzień dobry Państwu. Bardzo miło, że mogę zaprezentować nasze badania. Czy Ewa też jesteś? Tak, jestem. Też witam Państwa serdecznie. I oddaję głos Karolowi, który zacznie. Dobrze, to ja zacznę i moim tematem będzie przedstawienie badań, które prowadzimy właśnie we współpracy z Klarinem na temat, tylko przepraszam, tu właśnie zgubiłem, o, chyba tak, ten ekran. I prowadzimy na temat finansów, na temat generalnie rzecz biorąc tego, jak wyciągać informacje nas interesujące z tekstów, bo tak bym to określił, z wykorzystaniem słowo sieci. Sam projekt jest prowadzony na Politechnice Łódzkiej, na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji, finansowany w tej chwili przez MCN w ramach Opusa. Mamy tam jeszcze dwóch stypendystów i jednego współwykonawcę, zresztą akurat z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, panią dr Dominikę Hadro. Mamy mniej więcej z tego, co ustalaliśmy, 15-20 minut, żeby tak przedstawić, ale już jesteśmy trochę po czasie, więc ja tak myślę, że troszkę zrobię krócej, jeżeli Ewa też myśli, że tak jest w porządku, żebyśmy mieli czas na pytania. No i oczywiście jak ktoś ma pytania w trakcie, to proszę od razu je zadawać, to ja też będę mógł odpowiadać w międzyczasie. Tak pokrótce powiem, o co chodzi ze słowo siecią, jak ona się wpisuje w nasz projekt. Sam projekt dotyczy tego, w jaki sposób zmienia się język finansowy. No, finanse w ogóle się zmieniają. Tu dla wielu z Państwa pewnie to nie jest takie oczywiste, bo wiem, że akurat no, miałem okazję na przykład uczyć kiedyś tłumaczy przysięgłych finansów i wiem, że to bolało. Finanse dla wielu osób są nieco trudne. Natomiast finanse się bardzo ostatnimi czasy zmieniają ze względu na to, że po pierwsze rynki finansowe już nie dostarczają takich no, zysków, jak to kiedyś było, więc są mniej atrakcyjne. Obserwują Państwo pewnie, że banki się kurczą. Jest w związku z tym jakby i przenosi się punkt nacisku w finansach na to, żebyśmy się dowiadywali więcej, ale już nie o zyskach, bo ich nie ma, tylko żebyśmy dowiadywali więcej o spółkach. Do tego finanse się robią bardziej globalne, kiedyś były scentralizowane w Stanach Zjednoczonych, w tej chwili różne kraje wybijają się na taką finansową niepodległość. No i my chcemy zobaczyć, jak na tym tle ewoluuje język finansowy, korzystając z informacji, które publikują przedsiębiorstwa, czyli spółki giełdowe, tak zwane u nas. Do tego oczywiście potrzebujemy te informacje przetworzyć w jakiś taki sposób, żebyśmy byli je w stanie porównywać i analizować. I jeszcze do tego chcielibyśmy to zrobić w różnych językach. To znaczy chcielibyśmy móc opublikować wyniki naszych badań w czasopismach zagranicznych, gdzie dominuje język angielski. I w związku z tym język angielski musi być takim punktem odniesienia, ale no, uważamy, że ze względu na to, że właśnie różne regionalne rynki teraz stają się no, wręcz powoli ważniejsze nawet czasami niż ten rynek amerykański, to, że taka internacjonalizacja powiedzmy badań jest istotna. Dotychczasowe badania generalnie dotyczyły tylko i wyłącznie języka angielskiego. No i tu właśnie wchodzi słowo sieć, ponieważ słowo sieć jest taką dużą bazą danych języka rozbitego na słowa, które są powiązane ze sobą znaczeniowo. I oprócz tego, że mamy taką słowo sieć dla polskiego, mamy taką słowo sieć dla angielskiego, to jeszcze do tego te słowo sieci są ze sobą połączone, co nazywamy rzutowaniem, czyli połączeniem między znaczeniami z jednego języka do znaczeń z drugiego języka. I teraz my mamy nadzieję i to już zaczynamy testować, jesteśmy na etapie już w tej chwili takich pierwszych wyników z danymi i rzeczywiście to się sprawdza, że takie narzędzia, które stosujemy dla angielskiego, po przełożeniu na inny język,
akurat na razie to robiliśmy dla francuskiego, nie dla polskiego, faktycznie funkcjonują. Czyli mamy porównywalne wyniki, możemy tą ewolucję języka finansowego badać w jednym i drugim języku. Na czym to konkretnie polega, to zilustruję na przykładzie słowa finanse, skoro mamy temat finansowy. I zestawiłem tutaj z jednej strony to, co podaje słowosieć, z tym, co z drugiej strony podaje Princeton WordNet, czyli taki główny, powiedzmy, taki centralny WordNet dla języka angielskiego. Przy czym od razu powiem może jeszcze tak, że WordNety, czyli te słowosieci, są opracowane dla różnych języków i czasem są opracowane w bardzo różne sposoby, są też różne formaty. Ta akurat słowosieć, to co zaraz zobaczymy, ma wiele swoich własnych elementów, których na przykład w tym WordNecie Princetonowskim brakuje i w związku z tym daje nam wiele więcej możliwości w języku polskim. To jest korzystne, no bo my nie chcemy akurat się specjalnie koncentrować na angielskim, chcemy raczej prowadzić te badania dla innych języków. Nas to bardziej interesuje, co jest po tej drugiej stronie. Więc jeżeli spojrzymy na słowo finanse, słowo sieci, finanse mają różne oczywiście znaczenia. Wybrałem sobie jedno z tych znaczeń, czyli finanse jako środki pieniężne, które są zgromadzone w jednym miejscu i przeznaczone na jakiś określony cel. I mogą Państwo zobaczyć, że słowo sieć tutaj podaje wiele różnych cech tego znaczenia słowa finanse. Jest ich tak naprawdę więcej, ja wybrałem tylko centralny ekran, żeby nie było tego za dużo. Z kolei jeżeli wpiszę słowo finance w WordNet ten Princetonowski, to poda on kilka różnych znaczeń i akurat jeżeli Państwo tu spojrzą, to tego znaczenia nie ma, to znaczy żadne z tych znaczeń słowa finance po angielsku nie odpowiada znaczeniu słowa finanse podanemu przez słowo sieć. Dlaczego tak jest? Można to zobaczyć przez to, w jaki sposób słowo sieć łączy to znaczenie finanse ze słowo siecią z WordNetem Princetonowskim, bo nie odbywa się to przez słowo finance, tylko przez słowo capital. I to jest to, co mamy tutaj po środku podane, czyli ten synonim międzyjęzykowy to jest słowo capital, a nie wcale finance. Mimo że mamy przecież słowa, które brzmią praktycznie dokładnie tak samo, ale dla tego znaczenia akurat słowo kapitał jest bardziej odpowiednie i to jest uwzględnione słowo sieci. No jeżeli wpiszemy sobie z kolei sam kapitał po angielsku w słowo sieć lub w Princetonowski WordNet, no to się okaże, że faktycznie i tu pojawia się to właśnie znaczenie słowa kapitał. Czyli ten przykład ilustruje to, że dzięki rzutowaniu między językami możemy w lepszy sposób niż bezpośrednio tłumacząc słowo, przejść z języka angielskiego na polski czy w drugą stronę. I co ważne, w słowo sieci mamy akurat zapisane i jedno i drugie, czyli ja tu podałem takie zrzuty ekranu ze strony Princeton University, ale w słowo sieci te informacje też są, także nie trzeba koniecznie korzystać z tej strony amerykańskiej. I tu taki biały kwadracik po prawej stronie, to jest właśnie przykład tego, co podaje słowo sieć. Jest to zbieżne z tym, co jest w Princetonowskim WordNecie. Teraz jakie to ma znaczenie dla nas, to znaczy co my konkretnie w finansach robimy ze słowo siecią? W finansach pojawił się taki trend w którymś momencie, żeby wykorzystać dane, które są w sprawozdaniach spółek, w nowy sposób. No kiedyś było to trudne do zrobienia, bo są to dane po pierwsze wielowymiarowe, a po drugie jest tam dużo danych niestrukturyzowanych. I w zasadzie nikt z tym nic nie robił, bo się nie dało tego zrobić. Dopiero wzrost i mocy obliczeniowej i łatwiejsze te języki programowania, które pozwalają nam lepiej, szybciej analizować tego typu informacje, pozwoliły na rozwój takich badań i takim głównym punktem odniesienia jest artykuł z Journal of Finance, takie najważniejsze czasopismo o finansach z 2011 roku Tima Lorana i Billa McDonalda, który właśnie tego typu metody wykorzystał. Na dzień dzisiejszy ma 1500 cytowań, co jest całkiem nieźle, bo mniej więcej z podobnego okresu takie najważniejsze artykuły mają 7000 cytowań. 1500 dla artykułu jednak, powiedzmy, o wąskim zastosowaniu, język nie jest najważniejszy w finansach, jest całkiem imponujące i do dzisiaj tego typu badania są prowadzone.
Więc my chcemy się w to wpisać. W naszych badaniach dotychczas próbowaliśmy połączyć różne metody i odkrycie Klarinu no, rozjaśniło nam, co możemy zrobić więcej. W artykuł, który tu jest po lewej stronie na górze podany, Impression Management in Letters to Shareholders, który ukazał się w Accounting in Europe, to był taki artykuł, w którym jeszcze wszystko robiliśmy ręcznie. No i dało się, zrobiliśmy, mieliśmy wyniki, zostały opublikowane. Pokazaliśmy całkiem zresztą ciekawe rzeczy o tym, jak tworzą się takie standardy komunikacji w biznesie. Wydawałoby się, że każdy może pisać jak chce, prawda? Ale jednak okazuje się, że ludzie koncentrują się czegoś, spotykają się w pewnych standardowych formach wypowiedzi i my takich form wyróżniliśmy tam klasycznych 4 i mogliśmy to zrobić z wykorzystaniem metod ilościowych, co dla nas jest ważne, bo no, my ludzie z finansów lubimy tabelki i lubimy duże ilości danych, więc my mogliśmy pokazać za pomocą klastrowania, że analizując tekst, obserwujemy właśnie tworzenie się takich standardów komunikacji. I poszliśmy z tym potem dalej, taki artykuł w Spanish Accounting Review, który z kolei wykorzystuje jeszcze więcej tych metod ilościowych. On pokazuje z kolei, w jaki sposób, no my to się opieramy, te nasze badania na tym, co widzimy, czyli na tym, co jest w sprawozdaniach, ale w jaki sposób jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy zostanie która forma komunikacji wykorzystana. I zrobiliśmy taką ładną analizę efektów krańcowych, która nam to pokazuje. Natomiast w tej chwili te dwa artykuły, które są na dole, to już powstają w oparciu o słowosieć i tą analizę tekstu zautomatyzowaną w pełni. Po prawej stronie jest ten 9 rozdział na temat komunikacji pozytywnej, który się ukaże niedługo w takiej zbiorczej monografii w wydawnictwie Routledge, a po lewej stronie ten cross-language feature extraction to jest nowy pomysł na artykuł, który jest w trakcie, mamy nadzieję, gdzieś złożyć na konferencję w tym miesiącu. One wszystkie już polegają na tym, że posługujemy się dużymi zbiorami tekstów, z które przetwarzamy komputerowo i za pomocą słowosieci staramy się połączyć w analizie teksty po angielsku i teksty z innych języków. Czyli możemy pokonać granice językowe w ten sposób. Jakie są z tego korzyści w związku z tym? Co my możemy zrobić, czego nie mogliśmy zrobić wcześniej i czego nie mogli zrobić też jak na razie inni badacze? Przy czym generalnie WordNet jest używany czasami w finansach, ale na razie do zastosowań raczej praktycznych, więc większość artykułów, które my na ten temat znaleźliśmy, dotyczą zastosowania czy rozwinięcia jakiejś technologii w kontekstach raczej takich, no, z naszego punktu widzenia praktycznych. Natomiast jest mało na razie wykorzystania słowosieci w zastosowaniach bardziej akademickich, bym to określił. Podam może takie dwa przykłady podstawowe, które dały nam duże możliwości. Z jednej strony to jest ten lewy panel. Możemy używać wyszukiwania w dużych zbiorach tekstów, żeby wyłączyć z nich takie fragmenty, które nas interesują. I teraz na tych fragmentach możemy tworzyć dalsze analizy. W przypadku sprawozdań spółek takie sprawozdania mogą mieć od 100 do 500 stron. No nie jest możliwe analizowanie ich w całości, też dlatego, że nie są spójnym tekstem. To nie jest dzieło literackie, które ktoś napisał od początku do końca, tylko raczej jest to zbiór różnych tekstów pisanych przez różnych ludzi w różnych celach. I w związku z tym my w analizie musimy wyłączyć taki fragment, który nas interesuje. Na przykład fragmenty, tak jak tutaj, które odnoszą się do komunikacji z tak zwanymi zewnętrznymi interesariuszami i wtedy możemy zobaczyć to, w jaki sposób firmy z nimi się komunikują. Ten przykład, który Państwo tu widzą, jest zrobiony dla angielskiego, ale możemy przejść z tego angielskiego na polski właśnie przez słowosieć. No a my potrzebujemy dla celów publikacyjnych oczywiście, żeby zawsze wykazać, że to się opiera w literaturze anglojęzycznej. Z kolei po prawej stronie jest graf, to słowosieć generuje na stronie, jak się wejdzie, można generować różnego rodzaju grafy, zależności i to jest graf akurat wokół angielskiego słowa increase,
który pokazuje zależności między słowem increase po angielsku, a innymi słowami, które są wyżej lub niżej w hierarchii słowosieci. I pokazuje z kolei rzutowania na język polski do różnych słów. To, co robimy w tej chwili, to wykorzystujemy takie listy słów, które mamy dla języka angielskiego, pozwalając nam oceniać różne cechy przedsiębiorstwa. I te listy, że powiem, z języka angielskiego, próbujemy rzutować na język polski i z tego wyłapać z kolei najlepsze grupy znaczeniowe, które możemy wykorzystać do dalszych badań. Działa to w tej chwili całkiem sprawnie i no mamy nadzieję, że będziemy mieli w związku z tym dobre wyniki. Ja ze swojej strony z kolei też mogę powiedzieć, że dość imponujący w słowosieci jest zakres samych słów finansowych. My w badaniach opieramy się raczej na razie na takich ogólnych słowach, nie w znaczeniu finansowym stricte. One też są dla nas ważne, natomiast samych słów finansowych też jest w słowosieci dużo i widać, że ona się stale rozwija. No tu chociażby przykład, że słowo increase po angielsku jest też połączone ze słowem bańka spekulacyjna w słowosieci, prawda? Które no, ma znaczenie oczywiście w finansach i jest dość specyficzne. Także to bogactwo informacji w słowosieci jest naprawdę imponujące. To tyle z mojej strony. Czy Ewa, czy myślisz, że robimy teraz pytania, czy teraz ty i później pytania? Na razie nie widzę pytań, także myślę, że możemy przejść do mojej części prezentacji. Dobra, ja spróbuję wyłączyć swoją. Ja bardzo dziękuję. Jakby ktoś miał pytania, oczywiście to proszę pisać, to będziemy odpowiadali na nie później. To jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Warnucka i reprezentuję Klarin.pl. Jestem koordynatorem powiązania słowosieci z amerykańskim WordNetem Princetońskim. Moja prezentacja będzie pewnym komentarzem, też objaśnieniem do części Karola z naszej strony. Zobaczyliśmy, jak język jest ważny dla ekonomii, która zazwyczaj kojarzy nam się z liczbami. Ja chciałabym pokazać słowosieć w liczbach na początek. Tutaj, jeżeli wejdą Państwo na naszą stronę, to tych kilka kluczowych liczb, które też pokazują możliwości, jak wielkie możliwości niesie słowosieć i polsko-angielska słowosieć. W chwili obecnej mamy opis dla około 194 tysięcy słów. W tej chwili już nawet 295 tysięcy znaczeń, ponieważ te liczby opisują ostatnią oficjalną wersję dostępną na stronie, czyli wersję 4.2, ale oczywiście cały czas pracujemy, także te liczby wzrastają. Mamy ponad 700 tysięcy relacji wewnątrz samej słowosieci. W wersji 4.2 270 tysięcy haseł polsko-angielskich, w naszej aktualnej wersji to już jest 275. 95 tysięcy jednostek z anotacją emocjonalną, w pełni darmowa licencja i w tej chwili największy WordNet na świecie. Przerośliśmy nawet oryginalny Princeton WordNet. Jeżeli popatrzymy na słowosieć jako na taki bardzo wyjątkowy słownik języka polsko-angielski, to jest to także największy taki dostępny słownik. Jeżeli chcą Państwo jeszcze zobaczyć jeszcze więcej liczb opisujących słowosieć, to tutaj na stronie mogą Państwo zobaczyć dokładne statystyki. One aktualnie wyglądają tak. Mamy tutaj różne aspekty rozmiaru
słowo sieci w porównaniu z Princeton WebNetem. Natomiast IN WebNet to jest nasze rozszerzenie właśnie WebNetu Princetońskiego. Także pierwsze, co nas charakteryzuje, to jest właśnie bardzo, bardzo duży rozmiar. Druga rzecz to jest bogactwo relacji. Karol na swoim slajdzie, na swoim pierwszym slajdzie pokazał relacje synonimy międzyjęzykowej między słowosiecią a WebNetem Princetońskim. To jest relacja pomiędzy synsetami, czyli zbiorami synonimów w języku polskim i w języku angielskim. Dlatego tam widzieliśmy nie tylko jedno słowo, ale więcej współdzielących to podstawowe znaczenie. Ale tak jak widzą Państwo tutaj na grafie, który jest bezpośrednim zrzutem z naszej aplikacji WebNet Loom, którą wykorzystujemy do budowy słowosieci, tych relacji i typów relacji zarówno wewnątrz samej polskiej słowosieci, jak i pomiędzy słowosiecią a WebNetem Princetońskim jest dużo więcej. Te relacje w kolorze różowym właśnie wiodą do synsetów angielskich. Widzimy, że badania Karola się właśnie koncentrują na raportach spółek giełdowych, więc widzimy, że synset spółka ma relację określnika do przymiotnika giełdowy. Mamy poszczególne typy spółek powiązane relacją hiponimi, takie jak korporacja, spółka cywilna, spółka handlowa. Jeśli chodzi o powiązanie z WebNetem Princetońskim, mamy tutaj relację synonimi częściowej pomiędzy spółką, znaczeniem pierwszym słowa spółka i angielskim słowem company. I także szereg hiponimów po stronie angielskiej, takie na przykład jak .com. I kolejny przykład finansowy, tak właśnie starałam się do tej prezentacji wybrać przykłady takie ekonomiczno-finansowe. To jest rynek i tutaj także mamy hiponimy takie jak chłonny rynek, czarny rynek, luka deflacyjna. Poza tym także relacja meronimi i holonimi, czyli część, całość. I tutaj meronimy takie jak model konkurencji, konsument. Także jak widać, ten opis jest bardzo bogaty. Tak jak wspominałam, pokazywałam już na tym pierwszym slajdzie, dla 95 tysięcy znaczeń słowosieć oferuje także anotacje emocjonalne i tutaj właśnie mamy przykład takiej anotacji. Jest to rzeczownik czarny rynek. Widzimy w pierwszej kolejności na stronie jego znaczenie, przykłady użycia, przykład użycia i jako właśnie ta ostatni zestaw informacji mamy nacechowanie mocno negatywne, emocje, smutek, złość, wstręt. Wartościowanie to jest nieużyteczność, błąd. Oczywiście przykład użycia obrazujący to znaczenie. Na czarnym rynku można obecnie kupić wszystko, policja pozostaje bezradna. Także tak jak właśnie zaprezentowałam na tych poprzednich slajdach, podstawową relacją, którą zawsze staramy się w pierwszej kolejności utworzyć, jest synonimia międzyjęzykowa, która pokazuje taką najbliższe powiązanie znaczeniowe, ale tak naprawdę to też, co widzieli Państwo na slajdach, najczęstszą relacją międzyjęzykową jest hiponimia międzyjęzykowa, czyli taka relacja typ-podtyp. Ma to związek z kilkoma przyczynami. W pierwszej kolejności są to różnice w pokryciu leksykalnym pomiędzy słowosiecią a WebNetem Princetońskim.
Oba te webnety były budowane całkowicie niezależnie od siebie, też w częściowo innym okresie czasu. Więc jest to pierwsza taka główna przyczyna. Druga przyczyna to są oczywiście znaczne różnice pomiędzy językiem polskim i angielskim. Mamy też inne typy relacji międzyjęzykowych, takich na przykład jak synonimia częściowa, którą widzieli Państwo na przykładzie spółka i company. Jeżeli widzimy, że znaczenia, powiedzmy tak, częściowo zachodzą na siebie, a także siatki relacji, bo to jest dla nas podstawa w ustalaniu relacji pomiędzy słowosiecią a webnetem plistońskim, korespondencja pomiędzy siatkami relacji, czyli właśnie tymi zbiorami hiponimów, a także hiperonimów i innych relacji, to wtedy, jeżeli uznamy, że to powiązanie nie jest takie jeden do jednego, wprowadzamy relację synonimii częściowej. Natomiast tutaj też pokazuję strukturę powiązań, do której także pewien implicytny sposób się Karol odniósł. To, co widzieliśmy na grafach, w każdej łódeczce znajdowało się jedno słowo, ale tak naprawdę w tej łódeczce może kryć się kilka słów współdzielących znaczenie, co oznacza, że na poziomie powiązań możemy mieć powiązania jeden do jednego, tak jak w przypadku spółki i company, gdzie w skład jednego sensetu wchodzi tylko jedna jednostka leksykalna. Natomiast dużo częściej stykamy się z sytuacjami, kiedy na przykład w jednym wordnecie mamy taki właśnie pojedynczy senset jak centrala, natomiast w drugim wordnecie, tak jak tutaj w wordnecie plistońskim, mamy bardzo bogaty senset. W ogóle to jest też taka specyfika, że słowosieć jest generalnie bardziej drobnoziarnista w wyróżnianiu znaczeń, natomiast wordnet plistoński bardziej, tak powiem, gruboziarnisty i tutaj to znaczenie, oj, przepraszam za literówkę, oczywiście będą być headquarters, central office, main office, home base, a także sytuacje, kiedy w jednym sensecie możemy mieć nawet, mamy powiązanie pomiędzy, powiązanie wiele do wielu, gdzie w jednym sensecie, no tutaj akurat wybrałam takie skromne powiązania, żeby się zmieściły na slajdzie, po dwie jednostki w obu sensetach, zmagania, zapasy po stronie polskiej, powiązane relacją hiponimii międzyjęzykowej do angielskiego struggle i battle. Te numerki to są numery konkretnych znaczeń, zarówno w słowosieci, jak i w Princetonie. Jeśli chodzi jeszcze o typ powiązania, to wszystko, co widzieliśmy do tej pory, to były właśnie powiązania pomiędzy zbiorami synsetów słowosieci i Princetonu. Natomiast to, na co już też Karol zwracał uwagę, szczególnie w przypadku takich powiązań, gdzie mamy jeden do wielu albo wiele do wielu, to właśnie podczas naszych prac nad rzutowaniem zaobserwowaliśmy, że widzimy potencjał dla utworzenia bardziej dokładnych powiązań, że niektóre znaczenia słów, niektóre pary wydają nam się tak, powiązania pomiędzy poszczególnymi parami wydają nam się bliższe niż pomiędzy innymi parami. Tak jak na przykład tutaj senset centrala w znaczeniu drugim jest powiązany z synonimą międzyjęzykową do tego angielskiego sensetu headquarters, central office, main office, home office, home base. To myślę, że nawet na pierwszy rzut oka jesteśmy w stanie takie bardziej częstsze powiązanie znaleźć wśród tego całego zestawu. I w naszych pracach i badaniach właśnie poszliśmy tą ścieżką. I opracowaliśmy procedurę ustalania ekwiwalencji międzyjęzykowej. Wyróżniliśmy jej trzy typy, silną, regularną i słabą. Te typy, przyznawanie tych typów jest oparte o zestaw cech. Cechy są to trzy grupy cech, cechy formalne,
cechy semantyczno-pragmatyczne oraz cechy takie tłumaczeniowe. Korzystamy tutaj nie tylko z informacji, które oferuje nam Słowo Sieć i Princeton WebNet, ale także z wszelkich wiarygodnych źródeł, takich jak słowniki, encyklopedie, a także korpusy i korpusy paralelne, żeby właśnie tą naszą ideą było stworzenie powiązań, które będą miały moc odpowiedników tłumaczeniowych. I tak dla powiązania pomiędzy centralą a headquarters wyznaczyliśmy ekwiwalencję mocną, pomiędzy centralą a central office ekwiwalencję regularną, a pomiędzy pozostałymi elementami tego angielskiego sensetu ekwiwalencję słabą. Ekwiwalencja mocna i regularna tak naprawdę różnią się tylko pewnym poluzowaniem wymagań dla niektórych cech. Natomiast jeśli chodzi o tą ekwiwalencję słabą, to żeby ona w ogóle zaistniała, no, musi być możliwość użycia konkretnej pary w przekładzie. Teraz takie krótkie podsumowanie zastosowań dwujęzycznej słowosieci. Oczywiście pierwsze podstawowe zastosowanie to jest słowosieci sensu stricte, to jest podstawowy zasób dla potrzeb przetwarzania języka naturalnego. Już mówiąc o słowosieci polsko-angielskiej, bardzo szerokie możliwości zastosowania w nauce i dydaktyce języków obcych, oczywiście polskiego jako języka ojczystego, polskiego jako języka obcego, no i oczywiście angielskiego. I znamy już takie zastosowania w budowie zasobów i narzędzi dydaktycznych. Takie narzędzie dydaktyczne to na przykład CloudNet. Budowa słowników, tutaj różne komercyjne słowniki korzystają właśnie z naszego zasobu, ponieważ jest udostępniany na otwartej licencji. Budowa baz wiedzy, oczywiście przekład, także przekład maszynowy. Tutaj jesteśmy źródłem dla Google Translate, jeśli chodzi o tłumaczenie maszynowe. I także potencjał wykorzystania w dwujęzycznym ujednoznaczeniu znaczeń, we wszelkiego rodzaju językoznawczych badaniach porównawczych. Tutaj naszym takim koronnym przykładem jest projekt profesor Ewy Geller z Uniwersytetu Warszawskiego dla języka jidysz. To było stworzenie takiego słownika języka jidysz, ale także z powiązaniami do języka angielskiego poprzez Princeton WebNet, języka niemieckiego poprzez Germanet, no i oczywiście języka polskiego, także było wykorzystywanie nasze rzutowanie. To jeszcze tak dokładniej na temat wykorzystania do rozwoju innych WordNetów i też Karol wspominał o tych wykorzystaniach wielojęzycznych, więc tutaj szczególnie ważna jest integracja z Open Multilingual WordNet. Jest to wielojęzyczna platforma skupiająca WordNety dostępne na otwartej licencji. Z tym, że takie jest zastrzeżenie z naszej strony. Wersja polsko-angielskiej słowosieci dostępna na obecnie oficjalnej stronie Open Multilingual WordNet jest dużo uboższa niż ta, która jest dostępna na naszej stronie, ponieważ ta platforma też jest cały czas w trakcie rozwoju, obecnie jest w trakcie przebudowy, także wersja, która jest tam prezentowana, jest stosunkowo starą wersją naszej polsko-angielskiej słowosieci. Słowosieć była też wykorzystywana w rzutowaniu ontologii Summon, znaczy dwujęzyczna słowosieć na słowosieć oraz w rzutowaniu różnych tezaurusów dziecinowych na słowosieć w ramach projektu Azon. Tutaj jeszcze taki poglądowy slajd, jeśli chodzi o możliwości Open Multilingual WordNet. I zapraszam Państwa
do korzystania ze słowo sieci poprzez naszą stronę. Dziękuję bardzo za uwagę. Widzę, że jest już jedno pytanie w Q&A. I to pytanie brzmi, czy istnieje możliwość pobrania 95 tysięcy jednostek z anotacją emocjonalną jako pliku? Powiem tak, myślę, że istnieje, natomiast tutaj przekierowałabym do doktora Jana Koconia, który się dokładnie tą anotacją zajmuje, ale myślę, że jest to jak najbardziej możliwe. Myślę, że taki plik już mamy. Tomek Nanskent będzie wiedział. Znaczy, jeżeli nawet takiego pliku nie mamy gotowego, to myślę, że to już jesteśmy w stanie go zrobić, ale na 90% taki plik mamy. Oczywiście 90% z sufitu, a nie z dokładnego szacowania. Widzę, że w czacie nie ma pytań, czyli na razie to było jedyne. To jest chyba. Gorąco zachęcam, jeżeli jakieś pytania są. Widzę jeszcze jedno pytanie. Czy jest możliwość jednostek wyszukiwania po typach relacji, na przykład hiponimia? To znaczy tak, jeśli chodzi o możliwości poszukiwania na naszej stronie, to nie. Ale widzę, że Janek chce odpowiedzieć na to pytanie. Nie, no ja tak raczej w twoim imieniu to robiłem, ale się ustosunkuję. Taka możliwość istnieje przy użyciu Wordnet Luma, czy Wordnet Loom Viewera, a więc musielibyśmy porozmawiać na ten temat indywidualnie, ale myślę, że tak. Ale te aplikacje są dostępne. Są dostępne łącznie też z Wordnet Loom Viewer. Jest możliwy do ściągnięcia, powinien działać. Jest do niego też, może nie doskonała, ale instrukcja, jakieś materiały, więc a właśnie tego służymy jeszcze pomocą. Także jest aplikacja, można skorzystać, ściągnąć aplikację, która daje taki pełen dostęp do słowo sieci, jakie mają edytorzy, z tym tylko, że tam z definicji jest zablokowana edycja, ale również, żeby ktoś chciał, no to jest też wersja tej aplikacji do stworzenia własnej, rozwojowej wersji słowo sieci nawet. Znaczy można tą aplikację używać do tworzenia własnych zasobów, na przykład rozszerzania słowo sieci o słownictwo dziedzinowe czy specjalistyczne i tak dalej. Także i wiele takich projektów, kilka przynajmniej takich projektów miało już miejsce. Także zachęcam do skorzystania z aplikacji Wordnet Loom Viewer. Jeszcze pytanie, czy zamierzają Państwo rozwijać tę słowo sieć polsko-angielską? Jeśli tak, to w którą stronę? Tak, jak najbardziej. Tutaj mamy takie dwa główne kierunki rozwoju. W chwili obecnej jest to przede wszystkim rozwijanie tych powiązań ekwiwalencji międzyjęzykowej, czyli tych dokładniejszych powiązań, które pokazywałam w drugiej części prezentacji. Natomiast bierzemy też udział w projekcie English WordNet, którego celem jest rozwój Princeton WordNetu, ponieważ oryginalny Princeton WordNet w tej chwili jest taki zamrożony i chyba tak na razie pozostanie. A jak wiemy, język się rozwija, ostatnia aktualizacja oficjalnego WordNetu Princetonskiego to był rok 2012, także na przykład brakuje tam, widać już pewien zasób nowego słownictwa, którego tam brakuje, tak podstawowego jak smartfon, które to słowo dodaliśmy. Także tak, jak najbardziej. Polsko-angielsko słowo sieć jest cały czas rozwijana. Jeszcze jeśli chodzi o te powiązania między sensetami, to WordNety zazwyczaj opisują przede wszystkim cztery główne części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik i przysłówek. Rzutowanie na poziomie sensetów jest w zasadzie kompletne dla trzech części mowy: rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, natomiast jeszcze w tej chwili trwają prace nad rzutowaniem czasownika, jeśli chodzi o ten właśnie, że tak powiem, gruboziarnisty poziom rzutowania. Ale głównie tutaj w tym projekcie Claring Bees idziemy w kierunku tych powiązań
pomiędzy poszczególnymi znaczeniami. Aha, jeszcze. Tutaj coś widzę, przykładowe użycia w kontekstach, ale... Chodzi chyba o rozszerzenie słowa sieci, wiesz, o polsko-angielskim właśnie, o elementy takie jak przykładowe użycia w kontekstach. Przykłady mamy zarówno po stronie, znaczy tak, jeśli chodzi o PrincetonWordNet, to niestety tam nie ma przykładów dla każdego znaczenia i może faktycznie tutaj to też byłby dobry kierunek, żeby je uzupełniać na podstawie korpusów oczywiście. Natomiast sama słowo sieć też jest cały czas udoskonalana, bo pierwotnie też nie było tych przykładów wszędzie, a teraz także idziemy w tym kierunku, żeby dla wszystkich jednostek słowo sieci były glosy, czyli krótkie definicje, informacje o rejestrach i właśnie przykłady użycia najlepiej korpusowe. Pracujemy właśnie nad metodą półautomatycznego pozyskiwania przykładów, to znaczy wszystko, co wpisujemy do słowa sieci, jest sprawdzone, zweryfikowane ręcznie. Stosujemy różne metody wspierające prace leksykograficzne. W tej chwili na przykład pracujemy nad metodami, które do szybszego pozyskiwania reprezentatywnych przykładów, co szczególnie jest trudne dla rzadszych znaczeń, bo wymaga wydobycia z dużych korpusów tekstów, że znaczeń, które są słabiej reprezentowane, przez to giną we wszystkich metodach automatycznych. No ale mamy kilka pomysłów, pracujemy nad tym i tak, jest to bardzo ważny kierunek, żeby dokładać do słowa sieci jak najwięcej przykładów użycia konkretnych znaczeń. Dobrze, to dziękujemy. Więcej pytań chyba nie ma.